Od kilku dni w Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu można zwiedzać odświeżoną ekspozycję. Jej otwarcie to część obchodów związanych z 70-leciem odkrycia złóż siarki w rejonie Tarnobrzega oraz 60-leciem zawiązania się Tarnobrzeskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Nowe spojrzenie na siarkową historię. Tak zatytułowana została nieco zmieniona i wzbogacona wystawa stała, której aranżacją zajęła się Beata Kotasiak-Wójcik, kierownik siarkowego muzeum. Taką intencją naszego muzeum było, aby pokazać nowe wątki na wystawach, aby zaprezentować to, co nie było do tej pory pokazywane. Na te ekspozycje składają się jakby trzy części. Pierwsza to wystawa zatytułowana Siarka w dawnej Polsce. Druga to bardzo duża wystawa Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe, z tym, że rozbudowane o wiele nowych zupełnie wątków. No i trzecia, barburkowe tradycje. Na wystawie Siarka w dawnej Polsce można zobaczyć wiele ciekawych eksponatów, m.in. kaganki i lampki górnicze, XIX-wieczny mundur urzędnika górniczego ze Sfoszowic, a także skórzany kask górniczy. Ekspozycja stała, Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe, oprócz wątków kopalni otworowych, odkrywkowych, przetwórstwa siarki, ma również nowe działy. Jeden z nich jest poświęcony geologii, gdzie prezentowane są zagadnienia związane z powstaniem siarki, czy na przykład rdzenie siarkowe, i ludziom, pracownikom, którzy tworzyli siarkową historię. Są to przede wszystkim fotografie, które pokazują nam małego człowieka przy ogromnym przemyśle. Bardzo takie spektakularne fotografie. A w tym wątku mamy także państwa Pawłowskich, Katarzynę i Stanisława Pawłowskich. Kiedy jeszcze pani profesor Pawłowska żyła, podarowała do naszego muzeum kilka tysięcy pamiątek, całą spuściznę w zasadzie, po swoim mężu, po Stanisławie Pawłowskim. Natomiast kiedy ona zmarła, jej spadkobierczyni podarowała do naszych zbiorów spuściznę po niej. I z tych najciekawszych obiektów wybraliśmy najładniejsze, najbardziej spektakularne, które zostały pokazane w gablotach, a także pewne dokumenty papierowe, których nie można pokazywać w gablotach, zostały pokazane w formie tablic na ścianie. Oficjalne otwarcie nowej ekspozycji siarkowej odbyło się w obecności prezydenta Tarnobrzega, górników, byłych i obecnych pracowników Siarkopolu oraz członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Ta aranżacja pokazuje nam wiele ciekawości, wiele ma jeszcze rzeczy do pokazania. Myślę, że to jest perspektywa czasu, który nas będzie dotyczył. Fantastyczna sprawa. Moje lata sięgają 72 roku, początku pracy. Byłem jeszcze już wtedy, wiadomo, rozwijający się w przemyśle siarkowym i z prawdziwą przyjemnością doznajemy tej radości, tego uznania, że jednak ten trud warto zapamiętać, warto go kontynuować i kultywować we wszelkich formach promocji naszego miasta i tego muzeum. Nową siarkową historię można poznawać we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 10 do 16, a także w środy i niedzielę od 10 do 17.